Warszawa. RKS wcześniej wygrał z Polonią w meczu kontrolnym. Spodziewano się więc podobnego obrotu sprawy. Okazało się, że jest dokładnie odwrotnie. 1-0 w 16 minucie dla zespołu warszawskiego po strzale Macieja Nuckowskiego. W 23 minucie bramkarz Marcin Markiewicz, próbując piąstkować, wrzuca sobie piłkę do bramki i Polonia prowadzi już 2-0. I znów Nuckowski przed przerwą. Co zrobił bramkarz, wie tylko on sam. 3-0 do przerwy prowadzi Polonia na stadionie RKS-u. W drugiej części Markiewicza zastąpił Tomasz Borkowski. Pierwsza jego dobra interwencja na tyle podbudowała zespół, że zdobył bramkę. Uczynił to strzałem, uwaga, głową, najniższy na boisku Radosław Kowalczyk. Było 3-1. Cóż z tego, skoro w zamieszaniu radomszczanie stracili kolejną bramkę i przegrali 1-4.